Siemanko, ja jestem Lucek. Dzisiaj pokażę Wam moje kolejne etapy sklejania oraz malowania mojego modelu Nissana Nismo R34. Zaczynam od wycinania i szykowania kokpitu do pierwszego malowania i oklejania. Pierwszy najważniejszy element to instaluję konsolę. Taki mały monitorek, który później pomaluję jeszcze na taki fajny srebrny kolor. Chodzi mi o matrycę tego monitora. Tak w środku się po prostu maluje. Mam właśnie specjalną farbę. Taki inny kolor niż ten, który widzicie teraz. I wszystko będę malował farbą taką czarną. I ona będzie służyła też jako podkład. Dlatego, że pierwsze warstwy tej farby nie za dobrze się trzymają, więc można powiedzieć, że tą pierwszą warstwą będę tak gruntował cały ten model w środku. No i zaczynam od deski rozdzielczej. W sumie nie powinienem zaczynać od niej, dlatego że będę musiał jeszcze kawałek tam skleić, ale jak zaraz zobaczycie, to nie będzie duży problem, bo sobie z tym poradzę. Chodzi o to, że klej, którego używam, rozpuszcza farbę i podczas sklejenia w miejscach, gdzie się klei, po prostu farba się rozpuszcza i dodatkowo zostaje na pędzelku, którym właśnie nakładam klej. Tutaj nawiercam krzesełka i później strugam w środku otwory po to, żeby były otwory właśnie na pasy bezpieczeństwa. Nie wyszły mi bardzo gładziutko i tak fajnie, powinienem je jeszcze jakoś doszlifować. Być może to zrobię, jak znajdę odpowiednie narzędzie. Teraz przyklejam deskę rozdzielczą. No i właśnie chciałem sobie też przetestować farbę czarną, jak ona będzie kryła, jak ona będzie wyglądała. No i zacząłem właśnie od deski rozdzielczej. No i w sumie jestem zaskoczony, bo tak na początku nie za bardzo kryła, to są akurat dwie warstwy tej farby położonej na tym. Zaraz zobaczycie, że na pędzelku od kleju właśnie zostało mi troszeczkę farby. Widzicie, że karoserię mojego Nissana już troszeczkę zmatowiłem i przygotowałem do pierwszych warstw. Znaczy jedna już warstwa była położona taka bardzo cieniutka, potem to zmatowiłem, może nawet troszeczkę zbyt grubym papierem. A teraz przyczepiam dopiero spoiler, a raczej wsporniki spoilera. No i przymierzam spoiler, czy to wszystko do siebie pasuje. Jeszcze zostały mi do przyklejenia do spoilera takie dwie jakby owiewki z boku. Zaraz zobaczycie. Takie dwa elementy. No i spoiler będę prawdopodobnie malował sprayem oddzielnie, dlatego że nie będę mógł go dobrze pomalować od dołu, jeśli przykleję go już teraz. Także będzie musiał być malowany oddzielnie, ale to akurat nie jest problem. Przymierzę sobie wszystko ładnie, skleję, żeby później nie było żadnego kłopotu z przyczepieniem tego i dopasowaniem. A później już to przykleję na gotowo. Jeszcze zostało kilka elementów do przyklejenia w środku, m.in. drążek zmiany biegów, drążek hamulca ręcznego, kierownica, kierunkowskazy, to znaczy drążek zmiany kierunku jazdy, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, tak? No i cały ten kokpit pomaluję najpierw na czarno, taką farbą podkładową, takim podkładem jakby, a później będę eksponował każdy z tych elementów jakimś innym kolorem, myślę, że jakimś srebrnym, krzesełka na czerwono częściowo pomaluję, otwory w krzesłach czy fotelach przednich kubełkowych, otwory na pasy bezpieczeństwa będę też malował na czerwono, tylne siedziska też będę malował na czerwono, ale nie całkowicie, to jeszcze zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Mam taką wizję, jak to wszystko pomalować. Robię to pierwszy raz, więc nie wiem, jak mi wyjdzie, ale staram się jak mogę, robię to tak, jak umiem i tak, jak sobie gdzieś tam czytałem na tych poradnikach w internecie.
No i myślę, że jakoś mi to na razie wychodzi. Tak naprawdę trochę obawiam się tego malowania, czy czegoś tam nie pomieszam, albo coś źle nie zrobię. Tutaj jeszcze taki błąd zrobiłem z klejeniem bocznych ścianek, które będą imitowały drzwi, dlatego że przykleiłem je zaraz, już teraz, przed malowaniem kokpitu. Zaraz zobaczycie, że tutaj będzie taka przymiarka do przyklejenia tego. Chodzi o to, że nie dostałbym pędzelkiem miejsc takich jak pedały hamulca czy pedały gazu. No nie pomalowałbym tego już na czarno albo na jakiś inny kolor, na jaki bym chciał później, jakbym to już przykleił. Dlatego przykleję to teraz, ale to później oderwę już poza nagraniem, bo będę musiał po prostu malować. Ale już teraz przyklejam sobie siedziska przednie, fotele i je pomaluję na czarno, a później, tak jak mówiłem, jakieś tam czerwone akcenty pododaję do tego. Jest bardzo dużo naklejek ogólnie do tego modelu, jak dla mnie, bo wiem, że niektóre modele samochodów są trochę bardziej złożone niż ten, który ja tutaj mam. I pierwszą naklejkę właśnie wklejam teraz, żeby później nie mieć z nią problemów. Zostanie jeszcze mi chyba do oklejenia kierownica, bo tam pójdzie też emblemat. Jest tutaj dokładnie w instrukcji napisane, gdzie te emblematy mają się pojawić. Ale już teraz te liczniki sobie przyczepiłem. No i to, o czym mówiłem, będę teraz instalował te ścianki, a właściwie jedną, tylko pokażę wam, jak to wygląda. Prawdopodobnie następnym razem, jeśli będę kleił już jakiś model, a myślę, że będzie to Toyota Supra, bo znalazłem taką fajną Toyotę Suprę, która bardzo mi się spodobała i będzie to model raczej już taki dla mnie, że dla mnie. Ogólnie klejenie tych samochodów to jest super sprawa, strasznie odpręża. No to będę robił to na takiej zasadzie, że najpierw pokoloruję te elementy, które się da, żeby na przykład klej nie rozpuścił mi farby, a później dopiero będę je kleił. Dlatego, że nie chcę mieć ewentualnie później jakichś tam problemów. Natomiast ten model postaram się skleić w ten sposób, że będę najpierw kleił, a później malował i zobaczymy, czy też mi to wyjdzie. Jeśli jesteście w stanie to zauważyć, to zobaczycie, że ta farba po pierwszej warstwie no nie dość dobrze kryje. Zaciera się i w ogóle. Natomiast już po drugiej warstwie naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wychodzi. Możecie popatrzeć teraz na deskę rozdzielczą kokpitu, która po nałożeniu już w tym momencie ma dwie warstwy i po nałożeniu tych dwóch warstw naprawdę wygląda to świetnie. I jeszcze jeśli się to zakryje szybą, to myślę, że wszystkie takie niedoskonałości znikną. Teraz staram się malować tak, żeby nie pomalować tej naklejki, którą nakleiłem. Myślę, że ona już tam zostanie i nic jej nie będzie grozić. Dlatego ją już nakleiłem sobie wcześniej. Jeszcze prawdopodobnie przyjdą naklejki na fotele, jakieś tam inne rzeczy. Nie przyglądałem się temu super dokładnie.
malowanie ogólnie tego kokpitu na czarną farbę było fajne. Pytanie tylko, czy równie fajne będzie akcentowanie tego wszystkiego już na jakieś tam dodatkowe kolory. Czy niewygodniej byłoby mi na przykład pomalować fotele na czerwono już wcześniej, prawda? Gdy miałem je na zewnątrz, no bo przecież kleiłem je od dołu, od środka, więc nie było możliwości, aby klej rozpuścił mi jakoś farbę. Dlatego na przyszłość będę sobie planował bardziej klejenie i malowanie tego modelu, jakiegokolwiek modelu, jaki będę jeszcze robił. No i tak samo robię właśnie z podwoziem. Tutaj staram się malować w ten sposób, żeby nie zamalowywać tych komponentów typu układ wydechowy. Ale też trzeba pomalować to, co jest tam pod spodem, prawda? Więc jak już będę malował dodatkową farbą te elementy takie, które chcę, aby były w innym kolorze, żeby były ładnie widoczne, bo to są też takie no, dość charakterystyczne elementy dla tego modelu, który sklejam. One mają służyć takiemu upiększeniu tego podwozia i ogólnie całości, całokształtu, dlatego chciałbym je poakcentować w inny sposób. Ciekawy jestem, jak ja dojdę pędzelkiem do amortyzatorów, żeby pomalować sprężyny na żółto, jak sobie zaplanowałem. A z klockami hamulcowymi i tarczami hamulcowymi nie będzie problemu, no ale zobaczymy, jak mi pójdzie z resztą. Mam takie malusieńkie pędzelki, więc myślę, że jakoś mi to wyjdzie. Chociaż następnym razem, jeśli będę już kleił amortyzatory, to najpierw je pomaluję, a później je przykleję. I tak samo zrobię z całym podwoziem i każdy z tych elementów będzie miał, no może nie swój odrębny kolor i każda z tych części będzie się na pewno wyróżniać na tle podwozia. No ale może jeszcze uda mi się jakoś poakcentować to tak, żeby ładniej wyglądało. Was zapraszam na kolejny odcinek składania i malowania tego mojego pierwszego pojazdu. Pamiętajcie, że robię konkurs, który już zaczął właściwie trwać na ten pojazd i dodatkowe rzeczy ode mnie. Każda osoba, która jest moim patronem na serwisie patronite.pl jest zakwalifikowana do tego konkursu, czyli minimalna wartość zgłoszenia wynosi 4 zł i limit to 60 osób. Tak więc jeśli ktoś z Was wpłaci 4 zł, będzie losowanie w konkursie i będzie mógł wygrać ten samochód. Dziękuję Wam bardzo, że byliście teraz i życzę Wam miłego dnia.